spotykamy się dzisiaj w przecudownej restauracji Klein Zakopane u naszej najkochańszej pani Zosi. Wspólnie pierwszy raz zorganizowałyśmy Dzień Kobiet. Dzisiejsze święto jest pod hołdem kobieta kobiecie, kobieca siła. To, co jest organizowane dla naszych wspaniałych kobiet mieszkających na co dzień w Holandii i w Niemczech, no to mega dużo atrakcji, słuchajcie. Zaczynamy spotkaniem z Breifiterką. Będzie spotkanie i będzie loteria konkretnej firmy. Nie wiem, żebym nie wymieniała, acz one wiedzą, będą oznakowane. Absolutnie to, co będzie działo się dalej, to będzie pokaz makijażu, będzie... Pani Gola razem z coachingiem trochę opowie o tym. Będzie spotkanie z dziewczyną, która na co dzień pracuje z niemiecką policją a propos przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Będzie też spotkanie rozrywkowe, czyli będą tańce latynoamerykańskie, karaoke. Na końcu będzie też akcent absolutnie dla kobiet totalnie rozrywkowy, czyli będą nasi wspaniali The Sugar Boys. Więc mamy połączone spotkanie i radosne, integracyjne, eventowe, rozrywkowe w jednym. Serdecznie zapraszamy do oglądania relacji. Tradycją, kulturą, zabawą, obchodami dnia babci, dnia mamy, to nasze dziewczyny zajęcia odbywają się u nas w Emeryś. Tu mamy zarząd, jeszcze brakuje Agi, czyli te wszystkie, wiecie, sprawy bardzo administracyjne, strona niemiecka, która bardzo nam kibicuje. Wcześniej wybucha wojna na Ukrainie i z imprezy zrezygnowaliśmy na poczet zrobienia zbiórki właśnie na poczet wojny, tego co ta wojna z sobą niosła. Dzisiaj spotykamy się w dużo większym gronie. Jesteśmy ogólnie z ogólną grupą, 20 dziewczyn prawie przyjechało, bawimy się super w swoim towarzystwie! Dzień dobry, wieczór, bawimy się świetnie, jesteśmy pierwszy raz ogólnie w tej okolicy, ale na tą chwilę jest cudownie. No, oczywiście, że tak, że jedziemy z jeszcze większą grupą. 200 kilometrów niektóre dziewczyny przyjechały specjalnie się tutaj bawić, także bawimy się! I przyjedziemy jeszcze nie raz na pewno. Zbieramy z nami, Sandra. Pamiętaj o tym, że w momencie, kiedy kupujesz stanik dla siebie, najpierw całkowicie poluzować ramionczka. Narzucasz te ramionczka jak skarpetki. Tak jak twoje stopy są otulone przez skarpetkę, tak twoje piersi muszą być otulone przez biustonosz. To, co najważniejsze, moi drodzy, za mną jest pewnie widoczny roll-up. Jeżeli ktoś jest sympatykiem albo chciałby dołączyć, włączyć się, zobaczyć, czym jeszcze zajmujemy się jako Centrum Polonijne, zachęcamy do wejścia najlepiej przez Facebooka lub Instagrama Polonijne Centrum. Jest tam wykaz wszystkich aktualnych rzeczy, które się dzieją, i eventów, i workshopów, spotkań klubu Małolata dla dzieciaków. Więc jeżeli jesteście, kochani, zainteresowani, zaciekawieni taką formą jakby polskości tutaj, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony.